Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie o wiadomości podanej przez Superstację. O dziwo, wyłącznie przez Superstację, a moim zdaniem jest to news dnia, którym należałoby grzać ile się tylko da i analizować na wszystkie możliwe sposoby, bo poza tym newsem, o którym będziemy mieli za chwilę, to moim zdaniem mamy właśnie niesamowity przełom w złej tego słowa znaczeniu, w radykalizacji, bym powiedział, w zezwierzęceniu sposobu prowadzenia kampanii wyborczej, no to dobra, ale o tym będzie za chwilę właśnie w części komentatorskiej. Na wstępie powiem, że właśnie w opisie, tam w zakładce źródło macie link do materiału Superstacji, tam macie kilka słów komentarza i 3-minutową wypowiedź pana Mariusza Maxa Kolonko, który jest, jak wiadomo, prekursorem mówienia jak jest i może to jest powód, dla którego akurat Superstacja miała tego newsa, a inni nie, bo Max to wygrzebał, inni nie. Słuchajcie, o co chodzi? Tak pokrótce, zanim przejdę do komentarza, który jest mój autorski i który o dziwo nie padł jeszcze z niczyich ust. News. Ohio, miejscowość Daytona, jest wiec wyborczy Donalda Trumpa. I na tym wiecu dochodzi do czego właśnie ciężko to nazwać, bo nie był to atak. Bo atak w takim rozumieniu kampanijnym, w rozumieniu wieców wyborczych, to jest jak jeden kandydat drugiemu nawrzuca, ty jesteś zły, niedobry i gwałcisz małe dzieci. Albo jak w czasie debaty próbuje cynicznie postawić proporczyk na pulpicie drugiego kandydata i żeby tak zobaczyć, ha, przyzna się, że jest partyjny, czy podepcie flagę swojego ugrupowania. Tutaj oczywiście pije do tego, co obecny pan prezydent Duda zrobił byłemu prezydentowi Dudzie, czy ówczesnemu prezydentowi Komorowskiemu, przepraszam za przejęzyczenie. Natomiast w momencie, w którym ktoś wchodzi na mównicę z zamiarem fizycznego sklepania 4 liter mówcy, no to nie jest atak. To jest atak fizyczny, może to jest zamach, może to jest napaść, w każdym razie na pewno nie jest to zwykły atak i dlatego tytuł taki, jaki jest, bo ataków na Trumpa jest przecież masa, tak? Tam jest osądzane od czci, wiara to jest zdecydowanie coś więcej. To jest przekroczenie pewnej linii. To jest próba fizycznego wyeliminowania kandydata. W dodatku w próba, w której posłużono się człowiekowi o wybranym mózgu. I tu jest właśnie ten mój komentarz. To jest, będzie bardzo, bardzo ważne, bo oczywiście napady, czy też nawet zamachy na kandydatów na prezydenta się zdarzały. W 2008 roku ten ówczesny i obecny prezydent USA, czyli pan Barack Obama, dostawał pogróżki i dlatego też od 2008 roku wprowadzono zasadę, iż kandydaci prowadzący w wyścigu dostają ochronę Secret Service, tak? I całe szczęście, bo to Secret Service tego Trumpa uratowało. Natomiast od 1968 roku, w kontekście tego, co się stało z Robertem Kennedym, każdy człowiek, który otrzyma nominację z jednej partii, z automatu dostaje ochronę Secret Service, tak? Czyli jest chroniony prawie tak, jakby był już prezydentem, bo może będzie tym prezydentem i może ktoś będzie chciał go po prostu fizycznie usunąć. Tylko, że różnica jest taka, że wcześniej moim zdaniem, zobaczmy, jak się przyjrzymy sylwetce tego kandydata, a później wyprowadzę tezę. Zobaczcie, kto to jest. 22-latek, czyli młody umysł, młody, nieukształtowany, podatny na takie formatowanie nienawiścią. To jest bardzo ważne. Człowiek, który jest urodzonym, zagorzałym lewakiem, jak to powiedział Mariusz Max Kolonko, który, przypominam, mówi jak jest. I on tam ma jakieś takie ekscesy z paleniem flag amerykańskich, taki klasyk, student. I o co chodzi? Chodzi o to, dlaczego on to zrobił. Bo on nie zrobił tego dlatego, iż nagle mamy coś takiego, że był wariatem, czy że Donald Trump mu coś zrobił, tak? Zauważmy, że Donald Trump jest bardzo bogaty i jest na świeczniku od bardzo, bardzo dawna, prawda? I jakoś takich większych ekscesów nie było. Teraz natomiast pojawił się niesamowity hejt na Donalda Trumpa. Tak, nie bójmy się tego słowa, Ewa, hejt. Politycy, i to również tacy w ogóle niezwiązani ze Stanami Zjednoczonymi,
mówią wprost, że trzeba zrobić wszystko, byleby tylko Donald Trump nie został prezydentem. Bo jak zostanie prezydentem, to będzie koniec świata. No i nie dziwmy się, że pewien młody 22-latek, student, zapewne przepojony nie tylko tą ideologią, ale również na przykład studenci w Stanach Zjednoczonych lubią sobie popić to piwsko, nie? Stwierdził, że rzeczywiście trzeba zrobić wszystko, byleby tylko Trump nie został prezydentem. A wszystko to również fizycznie go wyeliminować. Tak, słuchajcie, ten hejt, który leci na Trumpa, a na niego leci hejt, niech mi nikt nie tłumaczy, że to jest normalna polityczna dyskusja. Bo to jest stwierdzenie, wszystkie ręce na pokład, zróbmy wszystko, byleby zatopić Trumpa. Trump nie może zostać prezydentem. Jak Trump zostanie prezydentem, to się wyprowadzamy ze Stanów Zjednoczonych. Jak Trump zostanie prezydentem, to będzie koniec świata. Trump to rasista, Trump to nazista. Chyba nie było, że Trump to pedofil, ale jak się głębiej poszuka w sieci, to się znajdzie. I tak dalej. To jest hejt. To jest takie budowanie poczucia przerażenia. To jest budowanie takiej atmosfery, że ten człowiek jest w zasadzie wcieleniem w szatana. No i że jak on zostanie prezydentem, to będzie koniec świata. No to nie dziwmy się, że pewnie ludzie, którzy są głupi, albo podatni na wpływy, albo są niesamowicie oddani pewnej ideologii, tak bardzo oddani, że są w stanie zbezcześcić, bo przez spalenie, flagę własnego kraju. W Stanach Zjednoczonych flaga to jest jeszcze większy symbol niż w Polsce. Oni przysięgają na flagę. Dla nich flaga jest uosobieniem wszystkiego zajebistego, całej tej fantastyczności, jaka się kryje za Stanami Zjednoczonymi. Oni dużo bardziej kochają tą flagę niż my, tak? To jest trochę tak, jakby w Polsce spalić jednocześnie flagę, krzyż, Biblię, obrazek z Maryją i jeszcze zdjęcie Piłsudskiego oraz Dmowskiego, bo wiadomo, że jedni lubią Piłsudskiego lub Dmowskiego. To są wszystkie te nasze symbole razem do kupy, to tam utożsamia to flaga. I facet był na tyle już poddany temu praniu mózgu, że spalił tą flagę, a teraz uwierzył w to, że Trumpa trzeba fizycznie nawet wyeliminować, bo będzie źle. Trzeba zrobić wszystko, żeby Trumpa wyeliminować, on zrobił wszystko. I teraz zobaczcie, teraz trochę taki, tak prosiłbym zwłaszcza o chwilę refleksji rodziców małych dzieci. Bo będę mówił o zjawiskach, które mają miejsce również w Polsce, tylko jeszcze nie w kontekście polityki, chociaż mówi się oficjalnie, że partie polityczne zatrudniają hejterów, prawda? Na szczęście ci hejterzy polityczni, którzy szczują na siebie pewne grupy społeczne głosujące na jedną partię, na drugą, czyli tak zwany korowy elektorat, na szczęście jeszcze się nie czepiają dzieci, ale są młodsi ludzie, są ludzie, którzy się dzieci czepiają. I zobaczcie, o co tutaj chodzi. Chodzi o to, że niektórzy ludzie są tak cholernie cyniczni, tak cholernie źli, nie bójmy się tego słowa, że dla osiągnięcia swoich własnych, partykularnych interesów, począwszy od wyeliminowania konkurenta politycznego, który, jeżeli nie podłoży mu się porządnej świni, to wygra wybory, poprzez zniszczenie kogoś, z kim się miało jakieś interesy i nie wyszło, poprzez kogoś, kogo się już nie lubi, bo nie wiem, okazał się heteroseksualny, a na końcu poprzez zniszczenie marki jakiegoś samochodu, który, nie wiem, okazał się niefajny, bo nie chcieli mu dać, gdy mu się rozbił ten samochód, to nie chcieli mu dać w gratisie innego, prawda? Takie rzeczy, że posługują się ci ludzie innymi osobami i posługują się tak sprytnie, żeby samemu nie mieć później konsekwencji prawnych. Bo zobaczcie, co się stanie z tym młodym człowiekiem. Ten młody człowiek ma już spieprzone życie do końca. Ma już spieprzone, tak? On po prostu dokonał fizycznego ataku, tak to ładnie nazwijmy, zamachu, napaści. Zobaczymy, jak to będzie później ocenione. I w tym momencie... no on już jest po prostu kryminalistą, tak? Znaczy, będzie kryminalistą, jak orzędnie tak siadł, ale wiemy, że będzie, tak? Czy on już jest karany, on już możliwe, że pójdzie do pierdla, jak nie pójdzie do pierdla, to dadzą mu tego kuratora, pewnie go wywalą ze studiów, tego człowieka już nie ma, tak? Co zrobią ci wszyscy hejterzy polityczni, którzy sprawili, że jest takie niesamowite negatywne odium wokół Trumpa, że ktoś był święcie przekonany, że napadając na czoło człowieka, być może zabijając go, robi dobrze?
No, umyją ręce. Powiedzą, że to nie my. Myśmy żadnego hejtu nie nakręcali, bo myśmy mieli na myśli powstrzymanie tego Trumpa poprzez wzmożone głosowanie na każdego innego kandydata, byle nie on. No, tylko że tego ci ludzie już nie dopowiedzieli. I później będą cynicznie się tłumaczyć, że oni nie wiedzą, że w społeczeństwie są warstwy, że są ludzie wybitnie inteligentni, inteligentni, mniej inteligentni, średnio inteligentni, głupi, bardzo głupi, totalni kretyni i wielbiciele cholera wie tam czego, tak? No i zwłaszcza ci ostatni bardzo często lubią być ślepymi fanatykami. O takich ludziach często mówimy zombie armia, prawda? A zombie armia zrobi dokładnie wszystko, co im się każe. I teraz tak, zombie armia oczywiście najmocniejsza jest w internecie. Najlepiej tam wiecie, co zombie armia umie zrobić w internecie. No, pokrzyczeć sobie w komentarzach, zwyzywać kogoś, prawda? Dać parę łapek w dół, nie? To umie zrobić zombie armia, tak? Ale co jakiś czas, jakiś taki zombie z zombie armii czuje się bardziej mocny. Na przykład chce pokazać, że jest taki sam jak swój idol i na przykład w kolejce na jakieś wydarzenie sportowe wyzywa innego człowieka, tak? No wyzywa, tak? Później nawet czasem używa ksywki tego człowieka, czasem nie. Później co się dzieje? No później on wylatuje ze szkoły, tak? A co robi jego idol? Umywa łapki, nie? Może być jeszcze trochę bardziej, tak? Może być tak, że na przykład jakaś zombie armia daje się wykorzystywać do publicznego siania nienawiści i sobie urządzają jakieś wiece, na których krzyczą powiedzmy hola, 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 zakopać tego naziola, tak? No i tylko, i oni sobie krzyczą, tak? No i wydaje mi się, że robią wszystko w porządku, że tak trzeba. Tylko tyle, że jeśli ten ktoś nie jest naziolem, tak? No to każdy z tych odpowiada za publiczne lżenie, co tam jest później jeszcze dalej. To jest nie tylko obraza, ale to jest również pomówienie. Każdy z tych ludzi może mieć niesamowite te problemy, nie? Co myślicie, że później ci, którzy na przykład... powiedzmy, że to chodziło o pana Orbana, tak? Mało było takich rzeczy, że hola, 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 zakopać tego na ziola. Nie, na różnych imprezach i tam byli różni zagrzewacze. Jak myślicie? Czy w momencie, w którym taki, powiedzmy, że to chodzi o Orbana, taki Orban się wkurzy i powie tak, dobra, uważacie, że jestem naziolem, to udowodnijcie. To w takim razie bach, 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 pozwik, 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 pozwik. Myślicie, że podjudzacze okażą się honorowi i powiedzą, dobra, stary, bierzemy to wszystko na klatę, nam dajcie tą odsiadkę, która za to może grozić, tak, za to może grozić nawet odsiadka, my zapłacimy grzywnę, jeśli trzeba będzie zapłacić i my poniesiemy całe negatywne odium? Nie. Przecież to już wiele razy było pokazane, że wtedy jest zawsze odcięcie się i wtedy zawsze jest tłumaczenie, że to nie my, to nie my, to nie my. My mówiliśmy inaczej, zostaliśmy opacznie zrozumiani. To gówno, a nie zostaliście opacznie zrozumiani, tak? Doskonale wiedzieliście, co robicie, doskonale wiedzieliście, jaki efekt chcecie osiągnąć, tylko teraz, jak ktoś się wkurzył, bo stwierdził, że już ma dosyć, tak? To nagle chowacie pod ogon głowy i udawacie, że to nie my, to nie my. Tak. I właśnie o to tutaj chodzi, że słuchajcie, to jest coś, co ja wiele razy mówię swoim widzom i teraz bardzo proszę, żeby jak ktoś jest starszy i ma dzieciaka, żeby przejrzał, co jako dzieciak, tak, to jest trochę ingerencja w prywatność dziecka, ale trzeba to zrobić. Przejrzyjcie swoim dzieciakom maile. Przejrzyjcie swoim dzieciakom, no maile to może nie, ale przejrzyjcie swoim dzieciakom historię na Facebooku i historię komentarzy na YouTubie. Zobaczcie, co oni tam wypisują, zobaczcie, co oni tam lajkują i zobaczcie, czy oni czasem nie są narzędziem w rękach jakiegoś władcy much, który wykorzystuje je do swojej własnej prywatnej wojenki. Na przykład im wmówił, że tak jak ci politycy wmówili temu młodemu 22-latkowi, że Trumpa trzeba zabić, że Trumpa trzeba napaść, Trumpa trzeba pobić, trzeba zrobić cokolwiek, byleby ten rak, ten zły człowiek Trump nie doszedł do władzy, nie? I zobaczcie, czy czasem wasze dzieci nie są w tej chwili
bronią w rękach człowieka, ludzi, którzy też próbują swoje własne, partykularne interesy rozgrywać i oszukali te wasze dzieci. Cynicznie oszukali, tak jak cynicznie oszukują politycy, bo Trump wcale nie jest nazistą, Trump wcale nie doprowadzi Stanów Zjednoczonych do upadku, ci politycy łżą jak psy. Możliwe, że ktoś inny również łże jak psy i wykorzystuje wasze dzieci w wojnie. I teraz tak samo jak nie wierzę, że... to znaczy tak, ja wierzę w to, że Trump jest osobą, która jest honorowa. Tak samo jak ja jestem osobą honorową i gdybym był w sytuacji takiej jak Trump, ja bym publicznie poprosił, żeby ten człowiek nie dostał żadnej kary, tylko bym prosił, żeby ludzie się opamiętali i żeby może ktoś wreszcie zrozumiał i tych podżegaczy, że może wreszcie trzeba by ukarać, nie? Ja jestem pewny, że Trump jest honorowy jak ja i spróbuję postąpić tak samo. Ale też wiem o tym, że w pewnych sytuacjach to celu ataku nikt nie pyta, tylko jak sprawa zrobi się zbyt głośna, to wskraczają służby i jest łubu-dubu, idziesz siedzieć, nie? I to jest strasznie przykre, zwłaszcza jak są słabe umysły, tak? A 10-latek, 15-latek, czy jak widzimy 22-latek, może być słabym umysłem. I teraz też zastanówmy się nad kolejną rzeczą. Jak bardzo my... W tym momencie już przejdę na arenę polską i przejdę na idealnie na to, co się dzieje na scenie politycznej. Zobaczcie, jak bardzo my Polacy dajemy się uwikłać w nie nasze wojny, tak? I tutaj oczywiście apeluję zarówno do moherów, kodejnowców, kodowców chciałem powiedzieć, jak i tych wszystkich, którzy wychodzą na ulicę w walce, no właśnie w walce o co? Czy uważacie, że Trybunał Konstytucyjny broni demokracji? Nie, gówno. Trybunał Konstytucyjny broni prawa, a nie demokracji. Jakby KOD nazywał się KOP, czyli Komitet Obrony Prawa, to ja bym jeszcze mu wierzył. Ponieważ Trybunał Konstytucyjny rzeczywiście broni prawa w Polsce. Natomiast demokracji to próbują bronić mohery, które wychodzą na ulicę, bo PiS wygrał wybory, próbuje zrobić to, co obiecał w kampanii wyborczej, demokratycznie, a Trybunał Konstytucyjny mu przeszkadza właśnie argumentem prawa. Także dla mnie KOD jest w ogóle nie w żaden sposób niewiarygodny, właśnie dlatego, że jest KODem, a nie KOPem. I również dlatego, że próbuje tam jest masa różnych polityków, moim zdaniem skompromitowanych i tutaj nie piję do tego znanego frankownika, który potem sobie przewalutował kredyt, a nikomu innemu nie powiedział, tylko zostawił ludzi, którym wcześniej polecał kredyt we frankach, że on przewalutował, inni nie. Tylko mówię, że tam jest bardzo dużo polityków z tej klasycznej platformy, że tam jest bardzo dużo polityków postkomunistycznych, z tak zwanej lewicy oraz dzieci polityków postkomunistycznych, tak? Szef jest, zdaje się, alimenciarzem. Jak się popatrzy po innych takich ludziach, to tam są nieciekawi ludzie, tak? Natomiast gdyby oni bronili prawa, to ja bym w to okej. Tylko, że oni nie mogą bronić prawa, dlatego, bo prawo w nazwie ma też PiS, Prawo i Sprawiedliwość, nie? Tą drogą PiS też niezłe ziółko, nie? Ma prawo w tytule, a na prawo atakuje, nie? Czyli nastaje na prawo. Zobaczcie, i tutaj jest w tym momencie cynizm. W tym momencie ktoś, kto próbuje pokazywać, że jest świętszy od papieża, jednocześnie widać, że kalkuluje, że jest wyrachowany, prawda? Czy tak powinno być? Nie, tak nie powinno być. Oczywiście uważam, że czasem jak się walczy z diabłem, to trzeba użyć również przeklętego miecza, tak? No bo jak będziesz świętszy od papieża, no to po prostu sobie z tym świętym zginiesz, a czasem no po prostu łapy sobie trzeba pobrudzić, nie ma innego wyjścia. Ja to przyznaję, tak? Ale już tak na początku, już tak u samego zarania i zobaczcie. I jedni i drudzy ludzie radykalizują. I jedni i drudzy bardzo mocno szczują swoich wyznawców. Nie bójmy się już tego słowa powiedzieć. Wyznawców. Szczują ich jeden na drugiego. Szczują ich bardzo,
bardzo mocno, prawda? Tutaj za chwilkę może dojść do rozrób. Może dojść do tego, że powiedzmy moher kodowcowi da w mordę. I jak się nazywa to, jak jeden drugiemu da w mordę? No to się nazywa napaść, tak? To się nazywa użycie przemocy. Może z tego wszystkiego wyjdzie bójka, tak? To wszystko są rzeczy opisane w różnych kodeksach. To wszystko są rzeczy, za które można pójść do aresztu, można pójść siedzieć, można dostać grzywną. Przede wszystkim jest się wpisanym jako osoba karana, tak? No to już są później wybryki. Co najmniejsza kwalifikacja to jest wybryk chuligański, tak? Jeśli to zrobi młody człowiek, może mieć spieprzone później życie, tak? Bo na przykład wyobrażacie sobie, szukasz pierwszej pracy zaraz po studiach, ktoś cię prosi o zaświadczenie o niekaralności, a ty nie możesz rzecz przynieść, bo sobie dałeś w mordę na jakimś marszu, tak? Niefajnie. Naprawdę niefajnie. I teraz, żeby nie było wątpliwości, ja mam swoje poglądy polityczne. Staram się być obiektywny, staram się być neutralny w ten sposób, że jak widzicie, wiecie, na przykład w tym materiale pojechałem już chyba po wszystkich, totalnie, chyba poza Kukizem, który jakoś wydaje mi się w tym całym sporze o konstytucję taki najbardziej pośrodku, najbardziej normalny, no i tymi partiami, które powiedziałbym, no nie są w Sejmie, więc sorry, ale no historia pokazała, tak? Natomiast no ja się staram, ja mam jakieś swoje poglądy polityczne, ale to wam chcę powiedzieć, że niestety jedna i druga strona ma was w dupie. Nie bójmy się tego słowa. PiS chce, ja nawet PiSowi wierzę, że on chce naprawić Polskę, tak? Tylko pytanie, czy on chce naprawić Polskę z Polski, która naprawdę była aż tak strasznie zepsuta, czy on chce ją naprawić, czy znaczy on na pewno chce ją naprawić w swoim rozumieniu. Tylko jest pytanie, czy ta Polska wymaga aż takiej naprawy, że na przykład wystarczyłaby pewna przebudowa, tak? Czy trzeba to wszystko wywalać od góry do góry nogami. Natomiast tamci, no to w sposób ewidentny nie pogodzili się z tym, że ludzie powiedzieli im wafankullo i nie wygrali wyborów, a nadal chcą rządzić, tak? Czyli chcą temu PiSowi rzucać pod górkę jak tylko się da, żeby wygrać następne wybory, tak? Czyli PiS gwałci prawo w imię demokracji, a Platforma, Nowoczesna Platforma i ich poplecznicy gwałcą demokrację w imię prawa. To jest taki konflikt, dlatego ja się zgadzam z Komisją Wenecką, która mówi wprost, że to jest konflikt polityczny i wypadałoby, żeby oni wszyscy usiedli do stołu i się dogadali, tak? Tylko jak pytanie jakiego, bo okrągły stół to się w Polsce źle kojarzy. A jak zrobimy stół trójkątny, jeszcze u góry postawimy jak przykład jakiś taki wazon, Illuminati, nie? I wtedy, no w sumie mogliby to zrobić. To wtedy miałbym o czym gadać we vlogu w niedzielę o 21, tam gdzie są spiskowe teorie, nie? Przypominam, w spiskowe teorie omawiamy tylko, czy są logiczne, a nie, w ogóle nie wdajemy się w kwestii wiary, a jak coś jest spiskowe, to jest nieudowodnione, więc właśnie mówimy o kwestii wiary, tak? I chodzi o to, żebyście... Co wam coś powiedzieć, tak trochę nieudolnie. Chcę wam powiedzieć, że to, co się dzieje w Polsce, mnie przeraża. Że jakbym mógł, to jednym i drugim bym powiedział wafankullo, wafankullo, odwalcie się od moich ziomali, odwalcie się od Polaków, przestańcie mi tu szczuć gnoje, Polaków na Polaków i próbować, nie wiem, do jakiejś zwarcz na ulicy doprowadzać w imię swoich zwykłych, chamskich, partykularnych interesów. Nie zgadzam się, żeby moi rodacy za to cierpieli. Nie zgadzam się, żeby Polacy się prali po mordzie na ulicy, bo jedni chcą za dużo władzy, a drudzy nie mogą się pogodzić, że tą władzę stracili, bo przez 8 lat tak rządzili, że już wszyscy mieli serdecznie dosyć. Nie zgadzam się na to. A do was, moi drodzy Polacy, apeluję. Nie dajcie się. Macie cholera mózgi, to chociaż trochę pomyślcie. I zastanówcie się. Zastanówcie się, co było w Polsce od 89 roku. Chybku, wszystkie rządy, jakie żeśmy sobie do jasnej cholery wybrali, wcześniej czy później zawiodły. Zawiodły bardzo. Tak naprawdę tylko Platforma dała po pierwszych 4 latach rządu nie była znienawidzona tak bardzo, że Polacy oddali władzę totalnie przeciwnej formacji. Tak, a tak to zawsze było. Postkomuna albo postsolidaruchy, nie? No teraz Platforma dostała drugą szansę, bo tak strasznie straszyła PiS-em, strasznie straszyła Kaczyńskim. No ale za to już tych drugiej kadencji, jak już uwierzyli, że już nic im nie można zrobić, no to tak bardzo przegięli, że
że już ludzie, mimo że nie cierpieli tego PiS-u, to poszli głosować na PiS, bo uwierzyli, że PiS może rozliczyć tą platformę, tak? No to teraz do jasnej cholery ja żądam, żeby PiS rozliczył tą platformę. Obiecał, tak? I ja niech pies tym, no, oddam wam moje 500 zł, tak? Tylko rozliczcie tą platformę, ale wy to zróbcie, a nie żądajcie od ludzi, żeby były jakieś jazdy na ulicach. A do was, kochani platformiarze, wszystko jedno, czy star, klasyczni, czy nowocześni, proszę was, do jasnej cholery, nie próbujcie mi tu robić drugiego Majdanu. Nie próbujcie, bo to jest Polska. Polska to jest kraj, który wycierpiał bardzo dużo. Polacy to są ludzie, którzy wycierpieli bardzo dużo lub są potomkami tych, którzy wycierpieli bardzo dużo. My zasłużyliśmy na to, żeby mieć spokój. Nie próbujcie robić fermentów społecznych w imię swoich własnych partykularnych interesów. A wy ludzie, nie dajcie się kurde podpuszczać. Myślcie i róbcie to, co wy wiecie, tak? Nie dawajcie się szczuć. Zastanówcie się po prostu sami. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa, pa.